Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ostatni dzień tygodnia z Ewangelią. Poznaliśmy już kilka obrazów naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Poznaliśmy obraz Jezusa przyjaciela, trenera, kucharza. Jezusa, który poprzez ten obraz kucharza, ostatnio przez nas medytowany, niech nas prowadzi do Eucharystii. Eucharystia jest tym miejscem, tym czasem, kiedy jesteśmy najpełniej karmieni Słowem Jezusa. To Słowo słuchamy, pragniemy je wypełniać, wcielać w życie i karmimy się ciałem i krwią naszego Zbawiciela. W Eucharystii najpełniej także uczestniczymy w tej wspólnocie stołu Jezusa. Wspólnocie, która jest wyposażona i wprawiona w ruch, aby świadczyć o Jezusie. Niech ten obraz Jezusa kucharza wprowadzi nas w ostatni obraz, który dzisiaj proponuję. To jest obraz Jezusa naszego Boga. Naszego Boga. Mojego i Twojego Boga. Wydobądźmy ten obraz Jezusa naszego Boga na podstawie tekstu wziętego z Ewangelii świętego Mateusza, tak zwany ostatni nakaz, czyli Ewangelia Mateuszowa, rozdział 28, wersety od 16 do 20. Cały czas miejmy w pamięci obraz Jezusa, naszego Boga, a więc obraz Boga wspólnoty osób, osób, które mają swoje imię, swoją historię życia, swoje pragnienia, swoją osobistą relację z Bogiem, ale ona jest dopełniana przez wspólnotę uczniów, wspólnotę wokół Chrystusa. Oto ten tekst. 11 zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zechciejmy wczytać się w ten ostatni nakaz, misyjny nakaz, ostatnie posłanie Jezusa, które skierowuje do swoich uczniów. Pierwsze, co uderza w tym tekście, to dynamizm, to ruch. Uczniowie są w ruchu, idą do Jezusa, wsłuchują się, przyjmują Jego Słowo. 11. Jak już wiemy, tragiczna postać Judasz Iskariota, już go tutaj nie ma. 11 udaje się posłusznie tam, gdzie Jezus im polecił. Są posłuszni. Uczeń jest posłuszny mistrzowi, trenerowi. Podąża tam, gdzie mistrz mu wskazuje to miejsce. Gdy go ujrzeli, a więc rozpoznali go, ujrzeli, mieli oczy do patrzenia, serce do pojmowania, teraz oddali mu pokłon. Bardzo ważne wyrażenie w Ewangelii świętego Mateusza, jak ci mędrcy ze wschodu, drugi rozdział Ewangelii według świętego Mateusza, mędrcy ze wschodu idą, aby oddać pokłon nowonarodzonemu królowi żydowskiemu. Podążają, aby oddać pokłon. Zachęcam do takiego ćwiczenia duchowego. Napisz sobie na kartce: chcę oddawać pokłon Jezusowi i tylko Jemu. Niech Jezus będzie pierwszy, tylko wobec Niego chcę się skłaniać. W Nim przyjąć najwyższy autorytet swojego Mistrza i Pana. Chcę oddawać pokłon Jezusowi i tylko Jezusowi. Nie jakimś moim kompleksom, lękom, jakimś władzom, jakimś swoim zahamowaniom, jakimś swoim zachciankom, jakiejś swojej pożądliwości. Nie. Osobie Jezusa. Jemu oddać pokłon i tylko Jemu. Uczyń to swoim. To chcę oddawać to zdanie, chcę oddawać pokłon Jezusowi i tylko Jezusowi. Niektórzy jednak wątpili, gdy Jezus podszedł do nich, przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Dana, więc otrzymana od Ojca. Ta władza, którą Jezus teraz chce się dzielić. Misja ucznia bierze się od Ojca przez Jezusa, dana uczniowi. Więc dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. A więc tą władzą jest objęte wszelkie stworzenie. Teraz jest to posłanie każdego z nas. Idźcie, idźcie, bądźcie ciągle w drodze, pielgrzymami. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Więc misja jest na cały świat, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Więc misja ucznia prowadzi ku wprowadzeniu do wspólnoty Trójcy Świętej, do Ojca przez Jezusa w Duchu Świętym. I to nam daje chrzest, to wyposażenie, to ubogacenie, to nową tożsamość. I z tym idzie uczeń i czyni innych uczniami, czyli wszczepienie w relację Trójcy Świętej Boga osobowego. Uczcie je, czyli nauczajcie, uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. To, co Jezus nauczył, to, co Jezus nauczał, jest w mocy Ducha ciągle ożywiane, aktualizowane do tej sytuacji, gdzie jest posłany, gdzie żyje, gdzie działa uczeń, bo on jest wyposażony w coś bardzo ważnego, o czym mówi Jezus na samym końcu. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Ja jestem ze wspólnotą. Jestem obecny cały czas. Jezus jest obecny w sakramentach, kiedy rozważamy słowo, kiedy dzielimy się dobrem, kiedy kochamy, kiedy służymy. Wtedy Jezus jest obecny. I tu mamy to odniesienie do trzeciego opisu wydarzenia w trzecim rozdziale Księgi Wyjścia, gdzie Mojżesz, stojąc przy tym krzewie, który płonął, ale się nie spalał, Boga, który określił siebie, jestem, który jestem. Jest to obecność Boża, obecność ciągle zaangażowana, ciągle dynamiczna, ciągle szukająca nowych sposobów dotarcia do nowych uczniów. I tego narzędziem jest uczeń posłany przez Jezusa, aby innych czynić uczniem, aby ta miłość Boża ciągle się pomnażała, ciągle się rozwijała, ciągle się dynamizowała. Dlatego to jest nasze posłanie. I Jezus jest z nami aż do skończenia świata, abyśmy pełniąc naszą posługę, przyjmując tożsamość ucznia, razem, aby nas Jezus prowadził do radości wiecznych w domu Ojca. Kończymy naszą drogę poprzez tydzień z Ewangelią. Próbowaliśmy odkryć różne obrazy Jezusa, ale wiemy, że tych obrazów jest znacznie, znacznie więcej. Dlatego zachęcam, aby w oparciu o medytację, o rozważanie Słowa Bożego, ciągle odnawiać obrazy Jezusa. A wtedy będziemy je odnawiać, potem poznamy, że to są te właściwsze obrazy Jezusa, kiedy te obrazy będą napełniać nas miłością, słodyczą, oczyszczać, ale i dynamizować, wprawiać w ruch, aby jeszcze pełniej Jezusowi służyć, aby pełniej wcielać w Jego życie tam, gdzie On nas pośle. A bądźmy spokojni, bez lęku, bo On zapewnił nas, że z nami będzie i będzie nas ciągle wyposażał i będzie ciągle z nami, abyśmy służyli na taki wzór, jaki On nam sam pozostawił.